Nazywam się Helena Janina Michalska. Tak na co dzień jestem Janka. Należę do Instytutu Świeckiego prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zgłosiłam się do tej grupy jako ósma. A ponieważ wybrałyśmy sobie 8 błogosławieństw jako taką naszą dewizę życiową, przeważnie nazywano nas ósemką. Chociaż już dawno istnieje więcej niż 8, 8 razy 8, potem jeszcze trochę więcej niż 8 razy 8, ale nazwa została. I ze wzruszeniem zawsze słuchałyśmy, kiedy Ojciec Święty gdzieś nas spotykał, to zawsze mówił: a, ósemki! A kiedy go odwiedzałyśmy w Rzymie, na Watykanie, kiedy ksiądz sekretarz uznał, że to możliwe i zaprosił nas, to zawsze Ojciec Święty śpiewnie mówił: a, ósemki przyszły, ósemki przyszły. I to było bardzo, bardzo miłe i serdeczne. Słyszałam, że w Krakowie jest ciekawy ksiądz, który pisze piękne utwory i większe teatralne i wiersze, ale nie wiedziałam dokładnie, czy pisze pod swoim nazwiskiem, czy jakoś inaczej, no więc to tylko tyle, że wiedziałam. W roku 1958 byłam na Jasnej Górze, całym sercem i czasem zaangażowana w duszpasterstwo Jasnej Góry, które bardzo się rozwinęło po wyjściu księdza prymasa z więzienia w ramach Wielkiej Nowenny. Zaplanowano pielgrzymkę literatów i zwrócono się do księdza z Krakowa, właśnie do księdza, o którym słyszałam, że jest wspaniałym poetą. Zwrócono się, żeby on po prostu przejął odpowiedzialność za organizowanie tej pielgrzymki, za zaproszenia, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie te zaproszenia, do kogo kierować. No i cieszyłam się, że go poznam. W pewnym momencie właśnie zgłosił się, szczupły, wysoki, w okularach, wtedy nosił okulary, bardzo skromny, bardzo prosty w obejściu, bez takiej oprawy. Owszem, w sutannie, jak najbardziej po kapłańsku, ale w ogromnie prosty, zwyczajny sposób się przedstawił i ta rozmowa również właśnie była bardzo zwykła. I dowiedziałam się, że to jest właśnie ksiądz Karol Wojtyła, ten utalentowany pisarz i poeta. I rzeczywiście był związany z tym pionem literackim. Pomagał zwykle w układaniu programu, no i oczywiście potem w czasie trwania tej pielgrzymki przejął na siebie spore obowiązki. I to było moje na Jasnej Górze właśnie pierwsze z nim spotkanie. Kolejne spotkanie to już było, jak przyjechał jako biskup. Nie pamiętam dokładnie, czy to było 26 sierpnia Matki Boskiej Częstochowskiej, czy to było później. W każdym razie już przyjechał jako biskup na uroczystość Matki Bożej, na Jasną Górę. I wtedy go widziałam jako biskupa. Ucieszyłam się, że, no jak to się mówiło między nami, nie bardzo zbiskupiał. Pozostał bardzo, bardzo prosty w obejściu,
serdeczny i właśnie taki, no, pełen skromności. A dalsze spotkania to już jako kardynał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy, czasami wypadały nam jakieś zajęcia w związku z przyjazdem, z konferencją księży biskupów, na którą się zjeżdżali, bo trzeba było przygotowywać jakieś materiały, jakieś, to wszystko przecież były wtedy maszynopisy. Nie było druków, trzeba było po prostu powielić jeden tekst wielokrotnie, żeby wszyscy mogli otrzymać. I właściwie zawsze, kiedy widziałam księdza kardynała Wojtyłę, dziękowałam Panu Bogu, że taki właśnie człowiek jest drugim kardynałem, bo mówiło się oczywiście, że po mianowaniu księdza biskupa Wojtyły na kardynała, że będą władze bardzo pracowały nad tym, żeby obu kardynałów poróżnić. I wiem o tym, że były takie wysiłki, i to liczne, i rozliczne. No i oczywiście nic z tego nie wyszło. Od księdza prymasa usłyszałyśmy, jak wyglądała nominacja księdza Karola Wojtyły na biskupa. Kiedy się dowiedział o tym, że Ojciec Święty zdecydował podnieść go do godności biskupa. Wiedziałyśmy o tym od księdza prymasa, że ksiądz Wojtyła przyjechał prosto ze spływu w sportowym ubraniu. No, jest to nawet wyeksponowane w tym filmie o Karolu Wojtyle jako człowieku. Chowa starannie nogi w tenisówkach, czy chyba w tenisówkach, pod stołek. Ale ksiądz prymas i tak to sportowe ubranie zauważył. No i wzruszyło go takie bardzo, bardzo chłopięce pytanie: co ja mam teraz zrobić? Zapytał ksiądz Wojtyła. A ksiądz prymas mu powiedział: wrócić na łódkę. No a później zacząć się przygotowywać. No i tak też zrobił. Modliłyśmy się bardzo gorąco, żeby nic takiego się nie stało właśnie między tymi dwoma ludźmi, w którym Pan Bóg w jakiś szczególny sposób powierzył los Kościoła w Polsce. I było naszą ogromną radością, że właśnie kardynał Wojtyła otacza księdza prymasa naprawdę synowską miłością, bo tak mogę powiedzieć. Bardziej synowską niż nawet braterską. Tyle było w niej szacunku. Tyle było zawsze, kiedy ksiądz prymas jechał na wakacje, a przez kilkanaście lat to była Bachledówka. Było to w ramach, na terenie archidiecezji krakowskiej. Więc ksiądz kardynał Wojtyła odwiedzał księdza prymasa. Zazwyczaj to było w dzień imienin, ponieważ przeważnie wypoczynki księdza prymasa zahaczały właśnie o 3 sierpnia, o dzień imienin i jednocześnie rocznicę święceń kapłańskich. Przyjazd księdza Wojtyły był zawsze pełen radości. Ksiądz prymas był pewien, że przyjedzie, ale jednak czekał na to. Widać było, że czeka.
bardzo się cieszył. No mnie się nawet wydawało, że właśnie w tym czekaniu, jest coś naprawdę z takiej serdecznej radości ojca. Bo jednak dzieliło ich 20 lat. Kiedy ktoś w towarzystwie księdza prymasa właśnie podkreślał, że ksiądz kardynał Wojtyła jest świetnym psychologiem, że doskonale sobie radzi właśnie w spotkaniach z ludźmi, że pomaga mu świetna pamięć, że nigdy nie zapomina widzianej raz twarzy. I tak no troszkę jakby brzmiała w tym taki podziw i taka lekka może przygana, że ksiądz prymas jest takim dostojnikiem. A ksiądz prymas kiedyś tak się wyraził, no jest to inna formacja kapłańska. Drugie pokolenie kapłanów. Ale to dobrze, że się różnimy. No, oczywiście jakby takim wspaniałym zakończeniem tej właśnie takiej wywoływanej konfrontacji między nimi dwoma była w czasie milenium uroczystość w Gnieźnie. Obaj wyszli na balkon i ksiądz prymas, trzymając tak serdecznie właśnie księdza kardynała za rękę, tak wznieśli po prostu te obie ręce i ksiądz prymas właśnie powiedział, ponieważ to Gniezno, więc prawda, on był gospodarzem, powiedział, no i teraz przy jednym dyszlu dwóch nas stoi i nic nas nie rozdzieli. No bardzo serdecznie było to przyjęte przez ludzi i rzeczywiście słowa prorocze, które się cudownie sprawdziły. Pobyty księdza kardynała, te właśnie odwiedziny w czasie wypoczynku księdza prymasa były bardzo serdeczne. W kilku brałam udział. One się przecież ciągnęły wiele lat. Najpierw ksiądz prymas wyjeżdżał na Bachledówkę. To była archidiecezja krakowska, więc ksiądz kardynał czuł się po prostu zobowiązany właśnie jako gospodarz do przyjazdu, ale robił to naprawdę con amore, z całego serca. Przy okazji zawsze była siatkówka, ksiądz prymas sędziował. Bardzo lubił, jak drużyna księdza kardynała wygrywała, ale oczywiście się bardzo starałyśmy, a właśnie mam na myśli tutaj moje koleżanki z instytutu, które ksiądz prymas, zwłaszcza studentki, które ksiądz prymas chętnie zapraszał, bo bardzo lubił w czasie wakacji chociaż 2 godziny dziennie poświęcać na takie dokształcanie. Przeważnie było to oparte na dokumentach historycznych, no na przykład na książce Od Białego do Czerwonego Caratu. To najbardziej sobie zapamiętałam, zresztą nie we wszystkich brałam udział, a w tym właśnie brałam. I do dziś pamiętam, jak ksiądz prymas przed nami roztaczał taką właśnie panoramę historyczną dziejów Polski. Było to coś niezwykłego. Uważałam i dotąd uważam, że ksiądz prymas miał po prostu naprawdę prorockie widzenie. Ale właśnie przyjazdy księdza kardynała Wojtyły zawsze się łączyły z jakąś wielką radością, właśnie także gra w siatkówkę, spacery, po prostu takie same wesołe rzeczy. Oczywiście już nie byłyśmy świadkami rozmów osobistych, myślę, że może one były mniej wesołe, bo w Polsce nie było tak wiele wesołych rzeczy, ale na pewno właśnie
zawsze jakąś taką kanwą była radość Boża, modlitwa wspólna. No i zwykle też w otoczeniu miejscowych ludzi, którzy też i na imieniny do księdza prymasa przychodzili z wielką radością i byli serdecznie przyjmowani, no i oczywiście witali też swojego biskupa. Później, kiedy już pobyty na Bachledówce były niemożliwe, bo to troszkę było klimatycznie za ostro, za wysoko, ksiądz prymas wyjeżdżał do Fiszora pod Warszawę, niedaleko w drodze między Warszawą a Wyszkowem. Miejscowość, ten domek należał do sióstr samarytanek i one całym sercem zapraszały księdza prymasa. No wtedy nas była większa gromadka, bo to łatwiej było dojechać na sobotę, na niedzielę. I oczywiście przyjazd księdza kardynała Wojtyły też był oczekiwany, bo wiadomo było, że będzie wyprawa nad Bug, ręcznik, zawiniątko pod pachę i biegiem do rzeki. No i oczywiście gra w siatkówkę, no czasami jakaś taka harcerska musztra, a wieczorem ognisko i pieśni. No ksiądz kardynał śpiewał wspaniale, przeważnie dobierał drugi głos, ponieważ był to początek sierpnia, więc oczywiście bardzo dużo powstańczych pieśni i byłyśmy też za to niesłychanie wdzięczne, że właśnie śpiewał z nami i z zapałem, ale były też pieśni takie bardziej studenckie, komiczne. No jednym słowem, bardzo, bardzo dużo radości. Kiedyś się tak złożyło, że byliśmy na jakimś dalekim spacerze z księdzem prymasem i na terenie właśnie domu chyba nikogo nie było. Zamknięta była bramka, nie można było wjechać samochodem, ani nawet wejść, bo dosyć takie żelazne ogrodzenie, dosyć gęste. No i ksiądz kardynał złapał tak za słupki w tej bramce, ostro zakończone, odbił się od ziemi i chciał przeskoczyć. No niestety był w sutannie. I jakoś tak niefortunnie się to stało, że przebił sobie dłoń tą ostro zakończoną listwą żelazną i ojciec się trochę tym zdenerwował, no zmartwił, no i tak jakby no takim, z takim ojcowskim upomnieniem zwrócił, że jak można było się tak narazić. No a ksiądz kardynał odpowiedział tak pokornie, no spieszyłem się, chciałem jak najszybciej być. I to było takie rozbrajające. Owszem, bardzo ksiądz kardynał bardzo się cieszył, że w archidiecezji krakowskiej trwa synod, w którym brali udział świeccy. Ksiądz prymas się dziwił, że tyle lat on trwa i ciągle się jeszcze nie kończy. A ksiądz kardynał tłumaczył, że o to właśnie chodzi, a niech trwa nawet jak najdłużej, bo chodzi o zaangażowanie. Chodzi o to, żeby jak największa liczba świeckich ludzi po prostu miała do czynienia z tymi problemami, żeby musieli to przemyśleć, żeby się musieli wypowiadać, że właśnie jak najbardziej mu o to chodzi, żeby nawet niech się to wlecze, ale po prostu niech to angażuje ludzi. Księdzu prymasowi się wydawało, że ważniejsze są te wnioski, żeby do nich dojść, żeby je sformułować, żeby je ogłaszać. A ksiądz kardynał Wojtyła uważał, że nie, że ważniejsze jest samo uczestniczenie w synodzie. No to na przykład to sobie przypominam jako temat rozmów. No, bardzo było dużo takich aktualnych tematów, w tym, które się
działu, ale no nie sądzę, żeby to, znaczy nie było zgrzytów nigdy. Jakoś się nie zdarzały, przynajmniej przy mnie, nie byłam nigdy świadkiem i myślę, że ich po prostu nie było. No po prostu siedziałyśmy przy głośnikach radiowych. Jedna z koleżanek specjalnie kupiła taki właśnie dobry aparat. Nazwała go Karolus. I czekałyśmy na ten moment wyboru. I kiedy już ogłoszono mamy papieża, zresztą przeczuwałyśmy, że będzie właśnie, ponieważ wiedziałyśmy na pewno, że ksiądz prymas nie przyjąłby tego wyboru, gdyby on był, bo coś takiego kiedyś powiedział. No więc po prostu wybór kardynała Wojtyły wydawał nam się najsłuszniejszy, a jednocześnie no, po ludzku wątpiłyśmy, czy inni będą tego zdania, inni kardynałowie. No ale właśnie kiedy ogłoszono, to po prostu no, zwariowałyśmy z radości. Sam ksiądz kardynał Wojtyła o tym powiedział. Papież o tym powiedział, że kiedy zbliżało się głosowanie, takie już widać było, że zasadnicze, bo po prostu tyle głosów padło, że już wchodziło w rachubę, że może zostać wybrany kardynał Wojtyła. Papież to opowiedział sam, że kardynał Wyszyński pochylił się do mnie i powiedział: jeżeli wybiorą, proszę przyjąć. Radzę obrać imię Jana Pawła II. I ksiądz i Ojciec Święty skomentował to. Byłem szczęśliwy, że wiem, co robić. Sam ksiądz kardynał Wojtyła o tym powiedział. Papież o tym powiedział, że kiedy zbliżało się głosowanie, takie już widać było, że zasadnicze, bo po prostu tyle głosów padło, że już wchodziło w rachubę, że może zostać wybrany kardynał Wojtyła. Papież to opowiedział sam, że kardynał Wyszyński pochylił się do mnie i powiedział: jeżeli wybiorą, proszę przyjąć. Radzę obrać imię Jana Pawła II. I ksiądz i Ojciec Święty skomentował to. Byłem szczęśliwy, że wiem, co robić. W czasie tej pielgrzymki to było moje pierwsze spotkanie, takie bardzo, bardzo osobiste. Powierzono mi funkcję zbierania darów dla Ojca Świętego, bo oczywiście bardzo dużo chętnych osób i instytucji chciało coś przekazać. Zresztą no już po prostu myślę, że Watykan miał na ten temat doświadczenia. Więc wiadomo było, że trzeba komuś powierzyć tę funkcję, ponieważ Watykan jest niesłychanie skrupulatny, jeśli chodzi o przyjmowanie darów. Zawsze musi być dokładny zapis osoby, adres, ponieważ wszyscy dostają podziękowania. Zwrócono się do mnie, żebym się podjęła właśnie przyjmowania tych darów. Pomagała mi w tym historyk sztuki, pani Helena Kupiszewska. Ułożyłyśmy te wszystkie dary. No, najwięcej było szat liturgicznych, wszelkiego rodzaju, od ornatów do już takich szczegółów jak stuła, czy właśnie ta bielizna ołtarzowa na kielich. Ułożyłyśmy to wszystko, osobno obrazy i takie plastyczne rzeźby.
osobno jakieś literackie opracowania, książki, których też było bardzo dużo, osobno takie no, cacuszka z bursztynu, z pereł, no, najróżniejsze, po prostu naprawdę tak serdeczne były te dary, dawane z ogromną miłością Ojcu Świętemu. Po obiedzie ksiądz prymas przyprowadził Ojca Świętego do biblioteki. No niestety byłam sama, ponieważ pani Helena nie była wpisana i nie miała przepustki. Po prostu no, tak sprawdzano w ogóle każdy krok Ojca Świętego. No niemal ta straż watykańska po prostu no, nawet tutaj w tym wypadku nie dopuściła. Także byłam sama. Ksiądz prymas wziął tak dłoń Ojca Świętego, włożył mi w ręce i powiedział, to ja teraz oddaję Ojca Świętego pani Jance i ona tutaj wszystko wyjaśni. No więc oczywiście był ksiądz Stanisław Dziwisz. No jeszcze pamiętam ten moment serdeczny, bo jest on naprawdę nie do zapomnienia. Ojciec Święty bardzo szczegółowo się przyglądał wszystkiemu. Podeszliśmy do ornatów. Było dwa ornaty miały postać świętego Stanisława. I Ojciec Święty się szalenie ucieszył. Mówi, Stasiu, popatrz, a my nie mamy ani jednego świętego Stanisława. Bardzo się cieszę. Kilka przedmiotów Ojciec Święty wziął ze sobą, na przykład był modlitewnik, który rodzina bardzo serdecznie ofiarowała Ojcu Świętemu. To był modlitewnik ze Słańca na Sybir. 1836 rok wydania tego modlitewnika. W środku zasuszone liście kwiatów, na których widać było takim krytym atramentem jakieś słowa. Na końcu, na okładce już był taki zapis, kto tę książkę ukradnie, niech mu ręka odpadnie. Groźna. Ojciec Święty otworzył, obejrzał i wsunął sobie do kieszeni. No to też było takie też opowiedziałam tej rodzinie, że tak właśnie Ojciec Święty po prostu taką polską, taką serdeczną polską rzecz właśnie chciał mieć jakoś blisko serca. No trwało to wszystko z pół godziny co najmniej, także miałam wtedy szczęście być tak blisko i tak długo. Tutaj w domu, gdzie jesteśmy, mogłam się przyjrzeć bardzo smutnej rzeczy. Ja sobie wyobrażałam, naszykowałyśmy, że to będą pochody nieustanne, po prostu tłumy ludzi będą szły, ponieważ nie puszczano samochodów już około 20 km od Warszawy właściwie nie puszczano samochodów, więc uważałam, że ludzie będą tutaj koło nas właśnie szli do Śródmieścia. Naszykowałyśmy wiadra kompotu, żeby dodać ludziom, było gorąco, to czerwiec przecież, a tymczasem pusto i pusto, pusto i pusto. Byłam przerażona. I co to się dzieje? No tymczasem naprawdę ta złośliwa propaganda sprawiła, że ludzie się naprawdę bali. I bardzo dużo ludzi taki chyr poszedł, że nie wpuszczą i tak, nawet pielgrzymki nie wpuszcza, co dopiero pojedynczych osób. I naprawdę bardzo wiele ludzi jakoś temu uległo. Tak, ja uważam, że na pierwszej pielgrzymce było o wiele mniej ludzi, niż mogłoby być, gdyby właśnie nie stawiano tych przeszkód. Ale no, niesłychaną radością było to, że jednak Kościół się zorganizował. Panowie stanęli właśnie do służby. Ta służba totus tuus w furażerkach tych niebieskich czy żółtych. No to naprawdę no z radością się po prostu na to patrzyło. A policja, jeśli gdzieś się ukazywała, to też no wreszcie zachowywali się życzliwie.
co się no rzadko zdarzało, bo byliśmy jednak przyzwyczajeni do czegoś innego. A wtedy jakoś naprawdę powiał inny duch. Po prostu kilkakrotnie można było, każdy przeżył to, że staliśmy się sobie bardziej bliscy, braterscy i nawet właśnie policjanci się zachowywali po polsku. Mówił, bardzo się niepokoił o Ojca Świętego. Na przykład było zamieszczone zdjęcie w Osservatore Romano, Ojciec Święty na dachu właśnie tego gmachu, gdzie mieszka. Zrobiono właściwie taki, no jakby taki ogród niewielki, były krzewy, było trochę zieleni i była taka fotografia. Ojciec Święty stoi po prostu właśnie na tym tarasie i widać, że jest widoczny. I ksiądz Franz się szalenie zaniepokoił i nawet tak powiedział, a tyle razy prosiłem, żeby tak nie było, żeby tego nie robił. Zląkł się. Myślę, że bardziej niż my, nie mówił o tym, ale bardziej niż inni, po prostu zdawał sobie z tego sprawę, że Ojciec Święty jest zagrożony. Pamiętam, jechałam wtedy z bardzo daleka, aż ze Szczecina, przez całą Polskę. I o tym się dowiedziałyśmy gdzieś chyba za Gorzowem, na jakiejś stacji benzynowej. Zajechałyśmy po benzynę i w tym momencie ogłoszono przez radio, że padł strzał i Ojciec Święty został zawieziony do kliniki Gemelli. I oczywiście komentarze ludzi, którzy, bo to przeważnie też na stacji taki kołchoźnik wisi, nie tylko tam w środku, ale na zewnątrz. Więc każdy, kto to słyszał, każdy, kto to miał tylko jeden komentarz, to te ruskie. To na pewno te ruskie. To muszę powiedzieć, że to po prostu było słowo, które się najczęściej powtarzało. Wszyscy w pałacu prymasa bardzo chcieli, żeby ta rozmowa się odbyła. Po prostu no, wszyscy uważaliśmy, że i Ojciec Święty, i Ojciec Prymas bardzo tego pragną i że to się powinno stać, że oni jeszcze po prostu powinni się nawzajem usłyszeć tu na ziemi. Słowa były bardzo proste i bardzo krótkie. Ojciec Święty oczywiście życzył zdrowia, no, powiedział, że się całym sercem modli właśnie o zdrowie, ale też o męstwo. No, z kolei ksiądz prymas odpowiedział, że wszystko, cokolwiek może w tej chwili oddać i fizycznie, i z serca oddaje po prostu za Ojca Świętego, bo Ojciec Święty musi wyzdrowieć. No i to tyle, to było po prostu parę zdań. Księdza prymasa też na więcej nie było stać i Ojca Świętego. Także domownikom ksiądz prymas powiedział krótko: proszę was, już żadnej modlitwy za mnie, bo moja głowa idzie za głowę Ojca Świętego. Wszystko za Niego. Proszę was. Tak nas właściwie zobowiązał. Gotował się na śmierć, a z drugiej strony jeszcze każdą chwilę jeszcze myślał, jak ją zużyć na pożytek Kościoła. Mianowicie Ojciec Święty na tym ostatnim spotkaniu zapytał, no to jak wy się właściwie nazywacie? Na co pani Anna Rostawicka, która wtedy właśnie była z panią Marią, odpowiedziała: Pomocnice Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła. Instytut Świecki, Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła. Ojciec Święty pokręcił na to głową i powiedział, no nie,
To nie może być tak długo. Wy jesteście Instytut Prymasa Wyszyńskiego. I koniec. Trzy słowa. I jeszcze raz powtórzył. Instytut Prymasa Wyszyńskiego. No więc przedstawiłyśmy w kongregacji, że Ojciec Święty nas przemianował i że sobie tego życzył. Biskup prowadzący tę kongregację przyjął to. No i zmieniłyśmy nazwę w duchu. I tak się uważamy za niegodne i nędzne pomocnice Matki Bożej, ale właściwie tylko tego chcemy, po to żyjemy. Ale nazywać się to jest dużo lepiej Instytut Prymasa Wyszyńskiego, bo to krótko i węzłowato i bardzo prawdziwie, no bo jest naprawdę, był naszym ojcem, był naszym założycielem.